zapomniał dzisiaj kamerki GoPro. No niestety, nieraz tak to jest. Kosimy przeżytą zimę Tadeusz. No niestety sypie około, nie wiem ile sypie, no ale nie idzie jechać. Nie idzie ujechać. Rostel się dławi, jakby coś go na mdłości bierze. Poza tym tak, ile sypie, to się dowiemy jutro. No, puszczę dzisiaj ten troszeczkę taki krótki filmik, bo nie wziąłem GoPro teraz z tego pola akurat, bo wróciliśmy jeszcze z jęczmienia. Tak, dzisiaj jest dzisiaj 17 sierpień. A my dalej kosimy. Zostało nam tutaj ten kawałeczek przeżyta. Tam jeszcze 2,5 hektara i 4 hektary pszenicy o zimej. No i tu mamy przeżytko odmianę Tadeusz. Nawożenie 150 kg czystego azotu. Za późno dany azot i może to dlatego się tak, kurczę, to wszystko ciągnie jak flaki z olejem. No bo azot był dany kiedy? 2 tygodnie za późno, no ogólnie za późno, tu nie w ogóle nie powinno nic urosnąć, to granica powinna być 4-3 ton, więc gdzieś tak. A tutaj mamy powierzchnię 6 hektarów, równiutko, a już mamy zasypaną 16, HL-ka już pojechała, 12 tak samo. No i jeszcze mamy tutaj, znaczy na HL-ce 3 tony zostały dosypane. No i to co tutaj jeszcze mamy do tych słupów tam. No i tak się ciągnę, no w tym roku coś słabo mi to idzie, koszenie, nie wiem co jest z tym kombajnem. W tamtym roku dużo lepiej szedł. No fakt, że no słabe było w tamtym roku te zboże, no ale czy to ma jakieś znaczenie? Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. W sumie skosiliśmy jakieś 3,5 hektara, może więcej. A mamy 16, 12 i 3 tony jeszcze. No to nie wiem, nie mam kalkulatora, żeby sobie policzyć ile to mniej więcej wychodzi. Ale sypie, widać, że sypie. O, właśnie się zaświecił nasz śpiący kogut. Nie widać. Nie lubię tego zbliżenia tej komórki w ogóle. Zarosłem trochę, no walczymy od rana do nocy. Jak ostatnio popadało, zgoniło nas właśnie z pola deszcz. 14 litrów spadło. A wioskę obok pojechałem siać poplon, ani kropli. No i słabo to było, ogólnie tam się kurzyło, tutaj nie. Mam filmy są. Leżysz 10-15 odcinków z każdego dnia, z każdej uprawy, z każdego pola, co gdzie jak, ale dzisiaj nie wziąłem GoPro i tak mówię sobie, mówię przynajmniej coś na nakręcę, bo mi ludzie nie uwierzą znowu, no, że powiedzą, że Edi czaruje. Nie sypie, to nie sypie. Sypie, to sypie. Co by miało mi zależeć, żeby kłamać, że chwalić się, że mam 15 ton z hektara zboża czy czegoś. Nie, no po prostu, no jak sypie, to sypie. No to mówię, w tym roku powiem wam, że sypie. Czekajcie na filmy, to się dowiecie, ile żyto sypnęło, ile jęczmień. Nieraz drzwi, bo jeszcze nie wywieziony cały. Żyto nie, też nie wywiezione, ale w jęczmieniu było tak, że troszeczkę było to porozdzierane te przyczepy i tak ciężko było zliczyć, bo szybko i ten, a w życie sobie spokojnie kosiłem, znaczy spokojnie, powoli i liczyłem te przyczepy i było fajnie, bo były duże pola, więc przekłamanie na 10 hektarach mija się tam powiedzmy do 50 nawet kilo. Ciekawe,
czynniki w tym roku. Za późno dałem w tym roku azot. To jest po pierwsze. Tak jak już mówiłem. Za późno azot. I to urosło za jakieś, za wysokie czy coś, nie wiem. Za gęste trochę. Jakbym dał wcześniej, to by pewnie było jeszcze mocniejsze. Ale wtedy bym już nie ukosił. Rostel by powiedział, że on był od razu tutaj error i nie jedzie. Dobra, takie moje głupie gadanie, troszeczkę jeszcze takie nabijanie, no ale no tak jest, no słuchajcie, azot miał, znaczy według wszystkich, tak wszyscy uważali, miałem dać azot od razu w marcu, żeby było deszczu, tamto, no słuchajcie, azot dany w połowie marca, 14, coś takiego, ale tutaj na przeżytok poszedł jeszcze później, około chyba 16 dokładnie. Na początek poszła saletra, 150 kilo, wyłączę to, bo to stryka. Wróć. Od początku. Siew tego przeżyta Tadeusa był w październiku. Na początku października, było tam 5, coś takiego, nie pamiętam. Dawno temu to było. Ogólnie słabo był rozkrzewiony wiosną, więc poszło 150 kg saletry i dolałem później RSM-u do 150 kg czystego składnika. No oczywiście odżywki, osobno z Brixem, po Brixie, osobno fungicydy, takie pierdoły, no ale ten rok powiem wam, że był łaskawy dla nas wszystkich tutaj. Nawet jakbyśmy fungicydami nie pryskali, to pewnie by było podobny plon jak teraz. Nieraz takie lata są. No i co? No i jakoś to urosło, no. Słyszycie jak ten Rostel jęczy? No ma co robić. On przerób ma, tylko te sita ma takie kurde. Za małe ma sita. Nie, od razu się komunikaty, jak tylko trochę szybciej jadę, od razu wywala tyłem ten ziarko. Fakt, że niedużo, ale jest bardzo czuły ten system tutaj właśnie strat. Bardzo dobry jest. I ja powiem wam, że wolę sobie jeździć wolniej i zebrać wszystko, niż jeździć tak, tutaj widzę, co, no są takie, no widziałem tu po prostu pola, że teraz, no co, no są pasy, tak, są pasy, żółte pasy są, widać ewidentnie, że wszystkim się spieszyło, a u mnie, ja wam pokażę później poalienie pole po jęczmieniu, jak wygląda, równiutko, żadnych przebarwień, tam gdzie się miał, gdzie się rozsiał, to się rozsiał, czyli spod headeru, tyle co z headera. Ważne, żeby nakosić, a nie skosić. Wysypujemy. Dobra, taki mam odcineczek zrobię, bo na tą chwilę, czyli teraz puszczę, to się będzie przesyłać około godziny, jest godzina 20, to gdzieś tam za godzinkę, dwie to się prześle mi, znaczy prześle się wam, bo już dawno nie zrobiłem żadnego filmu, ja tego nie zmieszczę. Jedną ręką jest słabo. Powiem wam, że rura się mi zablokowała, nie chciała w ogóle się wysypywać. Te przeżyto jest tak cholernie ciężkie. To co teraz jest, widzicie, to już jest 17. O kurczę. A co teraz dalej? Aha, super. No koniec. Nie mam więcej przyczep. Do domu. Ja pierniczę. Wszystkie przyczepy zawalone. Obroty silnika są zbyt niskie do zbioru plonu. Oczywiście, że są za niskie. Jeszcze mógłbym pokosić, nie mam przyczep. Ani magazynu, nie mam tego, gdzie tego wysypać. Dobra, humba, schowamy, dokosimy w tamtą stronę i spadamy na chatę. Pojedziemy z pełnym zbiornikiem najwyżej. No, w końcu.
Dobra. Kuniec. W sumie powiem wam, że i tak już się zrobiło chłodno. Coraz ciężej to idzie już, że tak zaczyna chapać tak ten, na tam gdzie leży. Czyli ewidentnie zaraz będzie rosa. Jeszcze dokosimy w tamtą stronę i będziemy mieli pełny zbiornik. Także jutro, jak opróżnimy w skupie przyczepy wszystkie, to od razu wysypiemy i godzina 10, 11, mam nadzieję, że to ta rosa zejdzie i sobie ten. Nie ma miejsca. Ostatnio taką płaską zawiózł i było tego przeżyta i było 17 ton. Dobra, na razie, trzymaj się. Żliwa ciąg dalszy. Odcinków mam, tak jak mówiłem, jest jeszcze 10. Nie mam czasu po prostu. No, musicie mi to wybaczyć. Nie mam mocy, bo wczoraj zjechałem na przykład o 12 z pola. Poplony siadałem, więc tak od rana do nocy, cały dzień praktycznie na polu i w ogóle. Nadrobimy, będziemy puszczać po 2 odcinki dziennie, aż do zażygania. No jest tego materiału, powiem wam. Ciekawego. Dobra, może ciekawego, nie ciekawego. No takie jest żliw, nie? Będziecie, poglądacie sobie, jak będę miał chwilę i motywację. Znaczy motywacja jest, ale nie ma czasu i nie ma siły. Starość. Na razie.